Cześć, ja jestem Cydy i witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Bloodborne. Serii, której nikt nie ogląda, no cóż. Pierwszy odcinek miał 30 lajków, tak myślę, wow, na Bloodborne 30 lajków. Fajnie, fajnie. Drugi odcinek, 3. No cóż, jest to moja ulubiona gra w ostatnich czasach, jest to kolejna część mojej ulubionej serii, więc seria oczywiście będzie się dalej pojawiać, seria. Oczywiście Bloodborne przed nami. Czas pokonać 3 bossów kolejnych, tak? Jest to cel na ten odcinek, ale czy to się uda, oczywiście nie wiem. Od poprzedniego odcinka troszeczkę się pobawiłem w grze, tak po prostu biegając sobie po lokacjach, które już znałem. Może znalazłem 2-3 nowe itemy, może zrobiłem jakiegoś tam mini questa pobocznego. Na pewno dwie osoby tam, nie, jedną osobę czy to, chyba jedną osobę doprowadziłem do tego miejsca bezpiecznego, do kliniki Josefki i tak dalej, i tak dalej. Jakieś tam poboczne, wiecie, rzeczy robiłem, plus oczywiście ekspienie, grindowanie, nowe itemki i tak dalej. Miecz jest troszeczkę bardziej ulepszony i tego typu rzeczy, więc jeśli was to interesuje, to myślę z czasem zobaczycie, co się zmieniło, a my lecimy na walkę z naszym bossem w Starym Jarnam bodajże. Właśnie większość tych punktów, które zdobyłem, tej kasy, powiedzmy tej krwi, którą zdobyłem, wydałem głównie na kupowanie sobie fiolek, więc mam teraz ich coś w okolicach 90, plus mam jakieś 40 naboi do właśnie broni palnej. No i kilka mołotowów, kilka rzeczy tego typu. No i cóż, nie pamiętam, jaki boss czeka nas tutaj. Wiemy oczywiście, że droga do niego nie jest najtrudniejsza. Tu możemy sobie zeskoczyć. Tu możemy... O, nice. Od razu dwa skoki naraz. Tu jest jeden przeciwnik, którego trzeba olać. I tu biegniemy w prawo, tak jest. Tu jeszcze będzie kilku wilkołaków, z którymi oczywiście nie będę walczył. Bo no... Oczywiście prawdopodobnym jest, że czeka nas tu troszeczkę umierania, tak? Na walce z tym naszym bossem. Czy ja dobrze idę? Tak. Tam na górze byliśmy wcześniej, przed chwilą. Znaczy przed chwilą, gdy pierwszy raz w tej lokacji byliśmy. A czy ty mnie cały czas gonisz? Na szczęście przestałeś. Tu się coś świeci, ale to pewnie jakaś notatka tylko. A my wchodzimy na walkę z bossem, tylko zobaczmy nasz ekwipunek jeszcze, bo to może być bardzo, w bardzo dziwnym stanie. Nie będę raczej teraz używał tych ulepszaczy do broni, na pewno nie na walce z tym bossem. O, moja wiadomość została oceniona na dobre, fajnie. Jakby to się stało na walce z bossem, to by było fajnie, bo jeśli nasza wiadomość zostanie oceniana na dobrą, to dostajemy full health'a. Więc to jest bardzo fajny motyw. A troszkę wiadomości zostawiłem sobie w przeszłości. Dobra, co my tu mamy? Te noże na pewno na tego przeciwnika nie działają. Tu mamy notatnik. Notatnik oczywiście warto, żeby był tu cały czas. Monokular tak samo, ale co na walkę z bossem? Na pewno antidotum. Oczywiście, bo boss potrafi nas zatruwać. A lek w płynie nie pozwala wykrywać nieruchomych ciał. Co? Nie do końca wiem, co to robi. Używają ubocznego efektu leku, który rozmywa ich obecność w trakcie pozostawania w bezruchu. Ciekawe, czyli możemy po prostu zniknąć. Nice! Eliksir niewidzialności, taki troszkę ubogi, ale jednak. No i mołotowy oczywiście do drugiego slotu. Mołotowy i antidotum, w razie jakby były potrzebne jakoś bardzo. No i myślę, że to tyle na chwilę obecną. O, to nie będzie proste. To nie będzie proste, szczególnie po chwili niegrania w Bloodborne. Okej. Początkowa taktyka oczywiście na walkę z tym bossem to... Witam cię, przyjacielu. Bestio, żądno krwi. No ty właśnie uciekasz od takich moich ataków, więc... Au. Więc to jest problem w tej sytuacji troszeczkę. O, wow. Więc pojedyncze ataki to będzie wszystko, co będę mógł ci robić. Jeszcze... Przetestujmy, który atak jak wiele obrażeń zadaje, bo ten atak 80 to nie było dużo, patrząc na pasek życia tego bossa. Lekki atak zadaje 50, okej. No czyli ten ciężki jednak... No coś tam zadaje, tak? Ale wydaje mi się, że były jakieś ataki, które zadawały naprawdę więcej. A, uciekł. Właśnie chciałbym zbackstabować go oczywiście, tak? Ale to nie będzie proste, patrząc na to, jak no ten przeciwnik jest szybki i w ogóle. Nice! Nie będzie proste, ale się udało. W ogóle cudo.
Okej, to nam... Nie wiem, czy to było dobre użycie, czy było to złe użycie. No to nie trafiło, co prawda. Ale było warto spróbować, tak myślę. Okej, zasięg tego jest niestety bardzo, bardzo mały. No uciekł, uciekł, ale jak wiemy, że da się zbackstabować i wiemy, że to zadaje naprawdę dużo obrażeń, to warto, warto próbować, myślę. Jak na razie on nas nie trafia, tak? Jak na razie też my go nie trafiamy, więc... Tak to wygląda w tej chwili, ta walka niesamowita. Z bestią żądną krwi. No, ona strasznie te skoki robi. No i wtedy bardzo ciężko z nią walczyć. Dobra. Nice. Pięknie. Ciekawe, czy ciężką bronią dałoby radę też taki atak tu wyprowadzić. Oj, ewoluujesz. No to gorzej. Teraz będzie mogła nas zatruć, co prawda lekko dopiero. Ale jednak tą umiejętność zatruwania już bestia posiada. A, właśnie ten zasięg chory. Znaczy, bardzo mały. Dobra, spróbujmy. Właśnie tym nie da rady. Niech... Aha, aha. Cofaj. Wiedziałem, wiedziałem. Oczywiście zatruci. Prawie martwi. Dobra. Raz, dwa i... Otrutka. No dałem się w zły sposób złapać przez... No chwilę nieuwagi po prostu. Przez chwilę nieuwagi. No to był zły moment, bo ona robiła ten atak z wyskoku. Dobra. No to nie siadło, to nie siadło. Ewoluujesz? Jeszcze nie. Jeszcze nie. No tu trzeba zaczekać po prostu, aż się combo skończy. I wtedy na spokojnie można właśnie wyprowadzić jakiś fajny atak. To oczywiście nie był... Nie było dobre pokazanie tego. Bo żadnego ataku nie wyprowadziłem. Auć, dobra. Nie jesteśmy zatruci, to jest plus. To jest plus, plus, plus. Od tego trzeba naprawdę uciekać. Dobra. A, właśnie nie trafiłem nawet. Przez to chore combo. Dobra. Nice. Bo właśnie nie udało się wyprowadzić drugiego ataku. Robisz evolution? Robisz evolution. Więc teraz zacznie się chora jazda. Więc myślę, że to co teraz... Chciałbym zrobić to wzięcie tej broni do ręki. A, uciekaj, 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 uciekaj. Nie dajmy się zatruć. Dobra. Spadamy stąd. Dobra. Tam jesteś i wybuchasz, dobra. Jak wybucha, to ona zostawia tu ten syf w tamtym miejscu chyba. I... No jest niefajnie. Dobra, raz trafiona. Stało się źle, stało się bardzo, 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 bardzo źle. No nie za bardzo wiem, co się właśnie przed chwilą działo. Okej, jest stresik. Wybuchasz, dobra. Ja pójdę sobie tu. Pójdę sobie, nie wiem, gdzieś tu. Nice. Nie poszło źle, co prawda 8 fiolek, 4 antidota stracone, ale to i tak nie jest straszny wynik. I dostaliśmy ptumeryjski kielich. Nice. Nice. Serce mi wali po prostu. Ale, no, bestia pokonana, tak? I... Pytanie, co robimy teraz? Czy idziemy... dalej tą drogą, czy idziemy na walkę z inną bestią? Myślę, że to, co ja bym zrobił w tej sytuacji, to... poszedł gdzieś tędy, jeśli oczywiście coś nam się odblokowało. Na pewno mamy ten... kielich, tak? Zdobyty.
3 antidota, więc już mamy 9, więc tylko jedno straciliśmy. Nice. Jeśli tak na to spojrzeć. No ale ten kielich sobie odblokowaliśmy, tak? A wrócić do snu tropiciela? No wrócę sobie do snu tropiciela, tak myślę. I wydaje mi się, że właśnie, no coś może jeszcze tu być do znalezienia w tej lokacji. Albo kielich można użyć w śnie tropiciela, nie wiem, ale pierwszy boss pokonany za pierwszym razem. Nie wiem, która była to ogólnie walka z nim, może druga, trzecia? Nie pamiętam, bo naprawdę poprzednie odcinki nagrywałem dawno. Ej, kto mi ukradł lalę? O, kielich. O. Szukaj lochu kielicha, szukaj po glifie. Rytuał kielicha, by stworzyć loch kielicha. Nic z tego nie rozumiem i boję się na razie próbować w razie jakbym mógł stracić na przykład. Cześć. No, myślę, że jeśli stać nas oczywiście. A nie, 10, 11 tysięcy. No tak, tak wyglądają nasze statystyki. Nie wiem co się zmieniło, ale no tak to wygląda. O, może kielichu mogę użyć tutaj. O, cześć Żerman. Brakuje narzędzia do kuźni. The healing church were once. They worked today, but as... No chyba mówił to samo co zwykle. Właśnie zastanawiam się, myślę, że mogę ulepszyć sobie ten mieczomłot jeszcze o jeden punkt. No, jeden boss pokonany, to i tak dużo. Chodźmy do Karner w Hemwick i spróbujemy zawalczyć z tym bossem, którego nawet jeszcze nie widziałem. Huh. Czas na spotkanie z bossem. Nie wiem, co powinienem przygotować na tą walkę. Dobra, jest tam jakiś przeciwnik. Wiedźma z Hemwick. Co ty robisz? Zniknęła sobie. Huh. Nie chcę tego gościa striggerować tu. Cześć. Nie trafiłem w nią. Fuck. Boję się tego typa, on wygląda naprawdę strasznie. I chciałbym go z góry tu zaatakować jakoś. To go nic nie boli. To go boli, okej. Okay. Spróbujmy jeszcze atak z góry. Spróbujmy go po prostu dobić tu. Dobra. Wiedźmo, chcę ci zrobić backstab. Czy znikasz? Dobra, trafiłem nią. Jeszcze jednego gościa zrobiła mi. Zgiń. Nie znikaj. I co, koniec? Halo! Halo, hej! Nie ma paska życia, boss. Dlaczego żyje? Pojawiła się kolejna, ej! Nie chcę tak się bawić tu. Dobra. Nie? Koledzy? Jak strzela? Lol. Okej. Backstab? Co się dzieje? Tam coś się... Idę wie... Co się... Ej! Zgiń! Bo to nie jest fajne. Ej, znikła. To ja może oleję tych gości, jeśli oni mają mi się tu w nieskończoność spawnić. Tylko tą bestię zabiję. Znaczy tą wiedźmę. Dwie wiedźmy nawet. Gdzie jesteś? Zniknęła. Nie. No, z wami nie chcę walczyć, a co was tak dużo tu nagle? Wiedźmo. Tam jest jedna, a druga? Gdzie jest druga wiedźma? Tu jest druga wiedźma, no cześć. Chciałem backstabać i zrobić. Może chodzi o to, żeby dwie w jednym czasie zabić. Już bo jedna drugą wskrzesza, jak to było w Dark Soulsach właśnie drugich. Może tak być.
Uciekaj, 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 uciekaj. Czemu tam ta szybciej nie znikła? Dobra, ta jedna się świeci. Więc tą jedną mogę zabić, tak? Normalnie. Dobra, nie wiem, czy żyjesz. Ta druga była gdzieś... Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Nie wskrzeszcie się. Sucz. Gdzieś tu, na górze chyba. Błagam. Mam mało czasu. Jest. Już? Błagam. Nice. Jedną fiolkę tu straciłem tylko. I... To był łatwy boss. Bardzo ciekawy. Gałka oczna krwawego strzału. O. Okej. Okej. O, jeszcze wracać... W sumie mogę wrócić, żeby rozdać te dusze. Bez kitu. No chyba siła, tak? Tak mi się wydaje, że to jest jednak podstawa w tym, w tej chwili. Gdy już inne statystyki są już, no, na dosyć, no, znaczącym, powiedzmy, poziomie. No i co? Lecimy znowu tutaj, tak, do przybytku wiedźmy. Przyszliśmy stamtąd, więc zobaczmy, no, co czeka nas po drugiej stronie po prostu, bo raczej w środku niczego nie pominąłem. Jakieś drzwi. Przedmiot specjalny przed tobą, okej. Żadnych pułapek? Narzędzie runiczne z kuźni, okej. Runy już kilka w ekwipunku posiadam, więc pewnie od teraz będę mógł tych run używać. I co? Serio ta lokacja jest taka krótka? No cóż... No to chyba wszystko tu wykonaliśmy, tak? I teraz mogę tutaj... używać run. Mam trzy miejsca na runy, mam dwie runy, więc oczywiście obu użyję. Zobaczmy tylko, co robią. Więcej tętniej od brutalnych ataków. Spoko. Mam nadzieję, że jest już użyta. Chyba, że mogę dwóch. Nie, mogę tutaj jednej i tutaj drugiej. Spoko. Obrażenia fizyczne plus 3%. No spoko. No spoko, tak? Runy użyte i tyle. Czy coś jeszcze mogę w tej chwili zrobić? Chyba nie, więc dwóch bossów ubitych. Możemy lecieć tutaj do rewiru katedralnego, bo mamy tu jeszcze bossa do pokonania i chyba odblokowaliśmy sobie też coś nowego w tej lokacji. Wybaczcie, ale uciął mi się kawałek nagrania, w którym pobiegałem po tej po prostu katedralnej dzielnicy i zrobiłem tam kilka rzeczy, tak, stąd mam te 15 tysięcy na przykład, ale nic ważnego, w każdym razie tutaj mamy drzwi otwarte. One chyba wcześniej otwarte nie były. No i mamy tu windę. Więc właśnie tutaj odblokowaliśmy sobie nową lokację. Zobaczymy, co w niej znajdziemy, bo kompletnie nie mam pojęcia. Strzeż się, zasadzka. Atak po cichu przed tobą. Zobaczmy. Zobaczmy. Au! Dobrze, że nie wbiegłem tu. Jeszcze raz to zrobisz? To poczekam. No to cześć. No to cześć. Okej, tyle. Cztery kule. Ciekawe, czy ten dziadek poprzedni w tamtym domku też tak atakował, bo ani razu chyba mu nie dałem zaatakować czymkolwiek, więc... Tja. Otwórzmy sobie skrzynkę. Ciekawe, czy mimiki są w tej grze. Pewnie nie. O, kolejna runa komunia, już trzecia. Mamy trzy sloty, więc zapełni nam trzeci slot oczywiście. To tak bardzo wygląda jak... lokacja z Dark Souls 1, z Kaplica Zen, z tymi wężami wszystkimi. Ta lokacja tak strasznie mi przypomina właśnie tamtą. Dwie fiolki, dziękuję. No cześć. No cześć, o jak tu będzie blisko, łatwo spaść wszędzie. Kuźnia Kościoła Uzdrowienia. Dobra, tu mamy na przykład zeskok na dół. Zrób krok do przodu. No, zaraz. Jeszcze nie czas na to. W środku kilku przeciwników. A tutaj... O, przejście po prostu na tył tej lokacji, tak? O, cześć! Czekaj. No, uciekł, no. Mógłbym go oczywiście gonić, ale... Jeszcze nie chcę skakać na dół, oczywiście. Jeśli na przykład... Tutaj będę miał wejście na górę, to zamiast wchodzić tędy na górę, to zaskoczę na dół. Ale domyślam się, że
O, tutaj będę miał zejście gdzieś. A nie, jednak na... O, tak mnie chcieli złapać. Co? Dobra, uciekaj. Co by cię nie załatwili tu jakoś strasznie. Okej. Wiedziałem. Nice, dobra. O, jeszcze w ogóle tyle. No ty nic dla mnie nie masz, ale... No tu oczywiście czeka ich tu mnóstwo. Daj mi przejść. Daj mi przejść. Nie zrzucicie mnie teraz. Drugi raz się nie dam na to samo nabrać. Tu też strzelacie. Niby wiecie, tak, tacy zwykli przeciwnicy, a jednak w kupie, no potrafią tutaj zrobić niemały problem dla nas. Dobra, ten zabity. Jeszcze oczywiście tutaj strzelać by... Nie kłócaj! Kolego! Oczywiście gesty w tej grze robi się naciskając X i robiąc jakiś ruch padem. Na przykład, nie wiem, tak się siada, a wziąłem pada po prostu i nim szturchnąłem, tak? I usiadłem sobie. A tutaj macie gesty różne, na przykład gest taki padem to coś takiego. Gest taki padem, taki padem, taki padem, taki padem, taki padem. No to jakieś niedziałające... No to nic nie robienie. Fajny gest. Najlepszy. A w skrzynce? Krwawy klejnot tętniej. Wygląda ciekawie. Ciekawe co daje. O. Jak mówiłem, na razie schodzimy na dół, tylko że teraz... To co chcę zrobić, jeśli oczywiście jaszczurka jeszcze cały czas tu jest... To dorwać ją. Tylko nie spadnij. Uff. Bliźniacze dwa odłamki, to już jest naprawdę sporo. Jeśli mielibyśmy kolejną broń, jakąś nową chcieli zacząć używać, to wydaje mi się, że spokojnie moglibyśmy dobić do takiego stanu, w jakim jest ulepszona broń nasza obecna, tak? Rozumiecie? Do plus 5 czy tam plus 6, nie wiem ile w tej chwili mamy. Chyba plus 5. Widzę, że tu nie jest tylko tamto miejsce. Nie ma tutaj jednego małego przedmiotu, a jest tu jakaś wielka lokacja. Jest tu wielka, niebezpieczna lokacja. Ciekawe, czy w tym oknie coś jest, bo bez wątpienia to wygląda tak, jakby się dało tam doskoczyć. Dowiecie tego okna tutaj, naprzód mnie. Zostawmy tutaj jakąś sneaky notatkę. Na wejściu. Zapisz notatkę, szablony. Nadszedł czas... Oskrzydlenie. Ta. Niech będzie. No to co, lecimy tędy na początek. Okej, życie nam tu nie zebrało, ale jednak chcę być bardziej bezpieczny i wezmę sobie jednak tą fiolkę jedną. O, teraz zeskoczmy tu, jeśli oczywiście nic więcej tu nie leży, a chyba nic więcej tu nie leży. Oj, było blisko, było blisko. Tam jest jakiś przedmiot. No i ten przedmiot teraz chcemy zdobyć sobie na razie. To oczywiście bardzo przypomina studnię z Dark Souls 2. Ohoho. To nie będzie łatwe. Ale daliśmy radę. Cylinder posłańca. Ciekawe co to robi. Aż sobie sprawdzę w tej chwili. Cylinder posłańca. Po prostu cylinder, tak? Nie mogę z tym nic zrobić. Ciekawe co z tym mogę zrobić. W sumie chyba wiem, co z tym mogę zrobić. No, tak mi się wydaje, ale to powiem wam, jak będziemy i jak będę pamiętał w naszej tam lokacji startowej, tak? W tym śnie tropiciela. Tutaj nie ma nic nowego. A ta runa daje... O, będziemy mogli mieć 21 fiolek. Ciekawe. Ciekawe. W każdym razie, no tutaj zatrzymaliśmy się w dosyć niebezpiecznym miejscu, więc po prostu zeskoczmy tutaj. No to akurat nie był hardkorowy skok. Ale był to pierwszy niehardkorowy skok w tej lokacji. O, pytanie, z której strony się tu zrzucić? No chyba stąd. Dobra, wiedza szaleńca, jeden. I co teraz? I co teraz? Tam są jakieś drzwi. To fajnie. To fajnie. Zrób krok do przodu. Nie, mój przyjacielu. Myślałem, że tu drabina jest. O. Weźmy sobie monokular, żeby tak bardziej się rozejrzeć. O, no, rozejrzeć się na dół, tak? Jak tu...
A co, tym nie mogę nawet patrzeć tak w 100% do dołu, więc dużo mi tu nie da, tak? No ale tu mamy jakąś ścieżkę. No i nie trafił. No i zginął. God damn it. No ale nasze dusze są tu. No ale co teraz? I dlaczego wcześniej spadłem? Gdzie wcześniej spadłem? Tu wcześniej spadłem. Coś takiego? Nice. Już na dół chyba nic nam się nie stanie, jak jeszcze skoczymy. Nie powinno przynajmniej. Jak wygląda sprawa tutaj? No tu jest taka ścieżka po prostu, okej. Tam moglibyśmy skoczyć, ale to nie byłoby raczej łatwe, szczególnie, że nie umiem skakać w tej grze. W sensie, nie jest to dla mnie proste. O. No i w sumie to mogę skoczyć tu na prawo spróbować. Jeśli mi się nie uda, to i tak powinienem przeżyć, no właśnie. No, nawet niedużo mi się stało. Ale i tak fiolkę tu zużyję. Nie wiem, co to za przeciwnik. Nie wiem, co to za... Wilkołak? O, chyba wilkołak. Raczej wilkołak. Na szczęście, no... Bestia, dostałem achievementa Znaczy, achievementa. Runę bestia. Mamy już 4 runy. Jesteśmy w jakimś ciekawym miejscu. Ho. Co tu znajdziemy? Halo? Czy skakałem tyle tylko po jedną runę? No i przejście dalej, tak? Czuję, że tu już byłem. A może jednak nie. A może jednak nie. Dobra, tu nas ktoś wyśmiał. Dlaczego się ze mnie śmiejesz? No, coś jeszcze? Może chcesz wiedzieć, gdzie jest bezpieczne miejsce? Nieprawdaż, nieprawdaż, srawdaż. No wal się. Jak mnie wkurza ten typ. Tu mamy jakieś małe zejście na dół i... A, wrona. Mam nadzieję, że tylko wrony tu są. O, jakieś przedmioty fajne. Znaczy, nie wyglądały na jakieś epickie przedmioty, ale zawsze to... Zawsze to jakieś przedmioty. Dobra. Nie za bardzo wiem, co to za lokacja, ale mamy tu jakąś windę. O! Windy to zwykle skróty, tak? Ale w sumie wejdę do niej po prostu. Zawsze będę mógł raczej zjechać z powrotem na dół. Zobaczmy. No nie jest to mała winda. Oj, nie jest to mała winda. I jestem. I jestem tutaj, więc... Jest to skrót, ale niestety tylko w jedną stronę. Pod tu... A, to ja jadę na dół. Myślałem, że jadę na górę, ale to by nie miało żadnego sensu chyba. Dobra, no wracamy tutaj. Po co tam w ogóle jest dźwignia? Na górze, skoro i tak to jest winda jednostronna. No cóż, może początkowo miała zadanie jeździć w dwie strony. Niestety ktoś zapomniał zrobić z jednej strony schodki. Dobra. O, czyli... O nie, myślałem, że to jest taki kwadrat, że zatoczyliśmy koło, czy że coś w tym stylu. No ale nie, cały czas jesteśmy w nowych miejscach tutaj. No ten przeciwnik jest mały oczywiście, więc dlaczego do niego tak się skradam? Bo to ten głupi cwel. Gin. Tak go nienawidzę. Ognisty... O, to wyglądało na niezły przedmiot. Jak już był trzeciego poziomu, tak? Chyba? I no, wyglądał na rzadki dosyć. Znaczy na pewno na taki, którego jeszcze chyba nie mamy. Tego rodzaju klejnotów, ale nie wiem, mogę się mylić jak zawsze. No i wchodzimy na ten plac, tak? O, to jest ten frajer, który jest mocny. Dobra, bierz podkę, spróbujmy go może skontrować. No jakoś go super to nie boli niestety. No to go bardziej boli 100 razy. No zginął, no zginął, no. Odłamek krwawego kamienia zdobyty, nice.
i wiedza szaleńca. 22 tysiące mamy. No to jest dużo. To jest dużo i... chyba każdy się ze mną zgodzi, że to jest dużo. Dobra. Nie jestem pewny, skąd my przyszliśmy. Tu jest ten patrol, tak? Czyli... no, tu jest wejście na ten plac. Tak, tu był przedmiot. No i tu mamy dwie drogi. Przejdę sobie tą na początek. Nie, stąd przyszliśmy. Dobra, czyli... czyżby to była naprawdę taka mała lokacja, nic nieznacząca? Bo jak na mój gust, to powinien być jakiś fajny skrót do jakiejś lokacji, w której już byliśmy na przykład. No ej. Nie może być to taki mały placyk z windą jednostronną. No bo po co komu taka winda jednostronna, skoro... skoro wszystko. No cóż. No i teraz też tam, może to jest, żeby jak spadniemy tutaj i zwiedzimy to... nie wiem, nie wiem. Nie mogę tego popchać. Super, super najlepsza studnia. Nie wiem, może później ta lokacja nabierze jakiegoś znaczenia, bo jak na razie... no kilka przedmiotów i tyle. No może jako taki mały sekret, ale no nie było to w żaden sposób ukryte, tak? No było tam zejście na dół, więc no każdy normalny gracz no schodzi na dół w takiej sytuacji. Dobra, wróciłem się teraz do naszej lokacji, oczywiście tutaj najważniejszej, tak, do snu Troficiela. A po pierwsze, żeby nie stracić, znaczy ogólnie, żeby po prostu nie stracić tych dusz wszystkich. Max Fiolek, czasowe premia transformacji. No jeszcze nie wiemy, co to transformacja, więc oczywiście weźmiemy sobie możliwość posiadania 21 fiolek. Nie starczy na dwa, ale może starczy, jeśli jeszcze coś sobie tam z ekwipunku weźmiemy. Mamy tylko jedno, ale poziomu 6, więc miejmy nadzieję, 1800. Naprawdę? No brakuje nam 300, brakuje nam naprawdę 300. No już nie będę się tu wracał, tak? Jak stracę, to stracę, mówi się trudno. Kogoś słyszałem. No, nieważne. Wchodzimy na górę. Dobra, ty będziesz mi tu strzelał, więc... poczekajmy, aż skończysz strzelać. Dobra. Ty nie zamierzasz na dół schodzić, tak? To dziadku pan... zgiń. Nie trafisz mnie, nie masz szans. Nawet nie muszę unikać, żebyś nie trafił we mnie. Taki jesteś żałosny. O! Przyjaciel! Dawno się nie widzieliśmy, ziomuś, chodź tu do mnie. A nie ty! Gdzie przyjaciel mój? Co, zrzucić mnie chcesz, tak? Zrzucić mnie chcesz? I prawie ci się udało. Znaczy, może nie zrzucić, a nawet zabić ci się udało. Nice. Ale nie ze mną te numery, nie ze mną te numery, przyjacielu. To już nie te czasy, gdy się ciebie bałem, tak? Teraz wystarczy jedna kontra i cię nie ma, więc... myślałem, że jeszcze z odrzutu go... że odrzut go zabije. Że wiecie, odrzuci go i spadnie sobie. Gdyby to była normalna fizyka, myślę, że te kółka mogłyby się cofnąć w takiej sytuacji. Dzięki odrzutowi, tak? Że ten odrzut by tak zadziałał, że no dziadziuś by się cofnął na wózku i spadł. Ale tak się nie stało, bo gra nie jest realistyczna. Słabo. Kogoś tu słyszę, tak? Ktoś mnie tu straszy. Tak popatrzmy w ogóle na dół. Czy coś mi to miejsce przypomina? Nope. Chociaż może? Zaraz. Chyba wiem, gdzie to jest. Ja tam jest ten boss, tu się schodziło na dół i to byli ci hardkorowi przeciwnicy, strasznie. No cóż, z nimi się zmierzymy kiedy indziej. Myślałem, że tu jest drabina, ale to tylko taki daszek. Daszek, nie wiem, czy to daszkiem nazwać można, nie wiem, czym to można nazwać. Oczywiście, wszędzie te dziadki są. Bo czemu nie? O, dobrze było zwiedzać. Gęsta krew śmierci, no też u tego poziomu dają tylko 1800, więc nie są jakieś strasznie wartościowe. No ale 1800 to jednak jest z 5 fiolek, więc to nie jest mało. A ten z miotaczem ognia już do mnie. O! To już taka trochę pułapka na mnie, co? No ale nic z tego. Nic z tego, schowali się po prostu w ciemności. No to było niezłe, trzeba przyznać. A tu super tekstura. Tja.
Czy każde okno ma taką zbagowaną teksturę troszeczkę, że prześwituje? Chyba, że nie wiem, to są takie tajne okna z dziurą. Co, wszystko tutaj? Mogę iść dalej? Znaczy, a, skrzynka. Właśnie myślałem, że coś pominąłem. Tak, myślałem, że coś tu jeszcze jest. No i właśnie myślałem o tej skrzynce. Kolejna odznaka, czyli jakieś nowe przedmioty może będą w sklepie. Znaczy, chyba na pewno jakieś nowe przedmioty będą w sklepie. Blokada? Czy to by było naprawdę wszystko w tej lokacji? Dobra, chyba wiem, o czym zapomniałem. O tych drzwiach oczywiście. Na dole. Kompletnie mi one wyleciały z głowy, więc tutaj raczej na razie nic nie zrobimy właśnie z tym. Tylko teraz skoczyć po prostu. On nie skacze. No. Uuu, jak blisko. Ale przeżyłem, ale przeżyłem. Bierz dwie potki i wchodzimy. Okej. No i co znajdziemy tutaj? Nadszedł czas, tajemnice. No jakie tajemnice skrywa na mnie to miejsce? Stara opuszczona kuźnia. Źródło snu. Achievement odkryty. Co my tu mamy? No ta lokacja wygląda chyba znajomo, co? No wygląda znajomo. Zobaczmy. Skrzynka? O, zestaw lalki. Ciekawe, czy jako facet mogę ją założyć. Oczywiście nie będę w tym chodził, ale... Mogę założyć czapkę. Już, starczy. Mogę założyć suknię, bo w poprzednich Soulsach wydaje mi się, że były ubrania, których nie dało się założyć jako facet. No tutaj się da. No tutaj się da. Dobra, wracamy do normalnego setu. Oczywiście w ubraniu lalki nie będziemy chodzić, ale jeszcze sprawdzę sobie, jakie on ma statystyki w ogóle. No ma słabe statystyki, no cóż. No cóż, więc jako kobieta również nie opłacało się by tym chodzić. Kość starego tropiciela. Co to może być również? Nie jest to... Jest to tutaj. Kości starego zapomnianego tropiciela. Ponoć był on uczniem Germana, tak? Germaina. Szkolony w sztuce przyspieszenia. Charakterystycznej dla pierwszych tropicieli. No ślady starożytnej sztuki. Ciekawe, ciekawe, bo no, nic raczej tego wykorzystać nie możemy. I mamy tu też lalkę. 1/3 pępowiny. Okej. Porzucona lalka. No tej raczej w żaden sposób nie ożywimy tutaj. Też jest ołtarz. No wygląda ta lokacja niemal identycznie jak poprzednia. Zapalmy lampę tutaj. Ciekawe, czy są tu jeszcze jakieś tajemnice. Mała ozdoba włosów. A co tym razem? W tych przedmiotach tego nie ma, chyba. Jest w kluczach. No, mała, zwykła ozdoba włosów. Ciekawe. A choć ktoś zgubił ją dawno temu, wciąż widać ślady troski, z jaką niegdyś była przechowywana ta stylowa ozdoba. Siwe włosy. Ktoś, kto ma siwe włosy. Kojarzycie kogoś, kto ma siwe włosy? Lalka? Może? Zobaczymy. O, tu nic nie ma. No domyślam się, że jest to lokacja w jakiś sposób fabularna, tak? Że... No dużo tu nie odkryjemy, ale... Względem fabuły ma to naprawdę spore znaczenie. No chyba nic więcej w tej lokacji mnie nie czeka, więc dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Bloodborne. Gdzie chyba zostało nam po prostu pokonanie... No, wiedźmy oczywiście, tak? Tak mi się wydaje, więc... Dzięki za oglądanie, po raz kolejny mówię tym osobom, które to oglądają. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. No, to tyle, cześć.